Cześć! Dzisiaj poruszymy temat o pegach. Więc przechodzimy do sedna. Pegi są w wielu częściach roweru, w sumie we miksach, potrzebne, ponieważ wtedy się nam lepiej sprintuje. I ogólnie staje się lepiej na koło się lepiej stawia i w ogóle. Mamy takie opegi. Załóżmy. Wchodzimy w takie kolorowe, takie jakby chciał jakiś dzieciak. No dobra. Teraz patrzymy sobie, czy one mają jakieś tutaj zabezpieczenia. Nie, nie mają. No to dobra. To dzieciak się rozpłacze i w ogóle. Wiem, że to będzie jakaś taka głupia parodia, ale muszę takie coś zrobić, bo z tego się ludzie też nabiją i będę miał więcej panów. W sumie to nie ja, bo jeszcze z kolegą to robimy, bo to jest nasz wspólny kanał. Teraz przechodzimy do pegów, takie jakieś czarne. Tak jak widać, mają tutaj takie jakieś krateczki i mają paski. To jest jednak zabezpieczenie. A są nawet tańsze od 4 zł. No, są tańsze od 4 zł. No tak, no to dobra. To idziemy do następnych pegów. Czy te, jak myślicie, czy te mają zabezpieczenia? Poniekąd, jakbyście pomyśleli, no, chyba mają, bo tutaj od jakieś takie ślaczki są takie. O. To nie są zabezpieczenia, tylko to jest takie wgięcie, takie, o, takie, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. To nie są zabezpieczenia. Zabezpieczenia to musi być coś albo schromowane, albo szorstkie. To też, no to chyba pegi nawet nie są. Więcej pegów chyba nie mamy. Tutaj mamy też fajne, tu są moim zdaniem najlepsze, ponieważ są dobrych rozmiarów, po pierwsze. A po drugie, są szorstkie, tak jak widać na zdjęciach. Więc, tak jakby, najbardziej polecam te pegi. Chociażby, jakbyśmy znaleźli jakieś inne, poszukamy. Pegi to były mixolowe, to nie, dziękujemy. Tu są też dobre, tylko że tu są małe zabezpieczenia. Tu są za drogie. No, tak jak widzicie, te są najlepsze. Dam wam do nich link. No i to na razie.